Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo miło mi powitać Państwa na kolejnym już po 9. spotkaniu z pieśnią, piosenką związaną z odrodzeniem niepodległości, z historią, która była u nas burzliwa, która powodowała to, że tych pieśni, piosenek powstawało bardzo dużo. Wszystkie są bardzo piękne, wszystkie mają piękne melodie. I doszliśmy do wniosku 9 lat temu, że dobrze by było, abyśmy sobie wspólnie święto odzyskania niepodległości właśnie w taki sposób czcili. Dzisiaj, jak Państwo zauważyli, młodzież bardzo chętnie się spotyka z Państwem, dlatego jeszcze w zeszłym roku mówiłem, że młodzieży było prawie 100, która przyszła, aby z Państwem uczcić to święto. Dzisiaj już mówię, że jest to dużo ponad 100 i myślę, że to jest to, na co są najważniejsze w tej dzisiejszej uroczystości, że patrząc na Państwa, spotykamy się zarówno Panowie, Państwo, którzy brali bezpośredni udział w historii, tworząc historię naszego kraju, jak i młodzi, którzy znają wszystko tylko i wyłącznie z książek czy innego przekazu. Dzisiaj, dzisiejszą uroczystość troszeczkę łączymy z 50-leciem szkoły, ponieważ tak się składa, że w tym roku takowe obchodzimy, dlatego też wątek, który będziecie mieli Państwo możliwość obejrzenia, posłuchania, dotyczy właśnie historii szkoły i dlatego też mamy mnie hasło niniejsze, mnie ta ziemia od innych droższa, czyli bardziej koncentrujemy się już na historii tutaj Puska, historii naszej, oczywiście przekazane pieśniami, piosenkami patriotycznymi. Bardzo nam miło, że jak co roku nie zawodzą nas kompadanci, czyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK z przewodniczącym Stanisławem Kaszubem. Witam serdecznie. Przewodniczącym Włodzimierzem Budzińskim. Przewodniczącą Edą Dobropolską. Witam serdecznie pana starostę Jerzego Kolarza. Uczestniczy systematycznie, podobnie jak pan burmistrz miasta i gminy Waldemar Sikora. Witam serdecznie sekretarz powiatu Jerzy Służalski. Dzisiaj przyjęli zaproszenie widzę pana Romana Dudę, nie wiem czy może swoje. Jak co roku zaszczycają nas swoją obecnością księża i witam serdecznie księdza dziekana prałata Marta Podymę. Janika. Księdza Witariusza serdecznie witamy. Nie zauważyliśmy. Nie ma. Witamy naczelnika Wydziału Edukacji, która dobrze działo. Dyrektor Sylwester Pałka, widzę, że filmuje panu naczelnik. Witam gości, którzy powiedzmy od samego początku tutaj u nas są i uczestniczą pana Rustaka Franciszka, którego teksty dzisiaj zaprezentuję. Jak co roku pan już tak bez chronologii, pan dyrektor Marian Ragan
który bardzo lubi śpiewać. Nie skojarzyłem, bo zawsze kojarzyłem z takim burmistrzem. Pan Robert Osiński, mamy Jerzy Grażyna Radziwolscy, również dzisiaj będą mieli również z jego tekstów korzystamy. Oczywiście harcerze z komendantem i zastępcą komendanta Adam Gadawski, Teresa Leszczyńska. Również lubi śpiewać pan Tadeusz Ura, który dokumentuje. Pani Renata Trzeszkowska z małżonkiem była przewodnicząca Rady Rodziców. Była przewodniczącą Rady Rodziców, która w dwie kadencje, takie duże kadencje, bo dwójkę dzieci miała, ale później pani Małgorzata Miodowicz oczywiście też małżonek bardzo chętnie lubił również uczestniczyć. Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich, bo tak jak patrzę, to mógłbym połowę z Państwa zmienię nazwiska wywołać, ale młodzież tutaj już czeka. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Czyli troszkę tekstu, troszkę muzyki, teksty oczywiście do słowa, do utworu będą prezentowane na ekranie. Zachęcam jak co roku wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Dziękuję bardzo. Oh, no.
listopadzie czcimy jedno z największych wydarzeń w naszej historii. Odzyskanie niepodległości. Radosna to data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Tak właśnie chcemy ją czcić. Radośnie. Strzelcom i legionistom, którzy szli na bój, towarzyszyły pieśni i piosenki powstające w okopach, na froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy i rozweselały. Dziś chcemy, żeby te pieśni ciągle żyły, by młode pokolenie o nich nie zapomniało. W taki właśnie sposób pragniemy świętować rocznicę niepodległości poprzez śpiew o wojence, szarej piechocie, komendancie. Te pieśni, które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Nie wolno dopuścić, by dziś pozostały w pożółku śpiewnika. Powinny dalej żyć, być obecne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać na serca i umysły kolejnych pokoleń. Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wyznaczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę. Oh,
się otryskają, takie zdroje, co otwarły swe podwoje, głową z berłem i w koronie, jak w tym pięknym bustu naszym, co w zieleni całe tonie, i rysy, i astry w wazonach, i kosza leśne wrzosy, i pąki róż białych z kryształkami rosy, zburze niczym z malachitu, szmaragdowa, wonna trawa, okiem sięgnąć, miłkiem złotym, usiana murawa. Jeszcze!
pamiętam staw niemiecki, o którym się ślizgałem, i słynną górę Wyżoka, z której zjeżdżałem. Drzewa pokrone w parku, po których się wspinałem i żołnierza udawałem. Tu byłem sobą, dzieckiem, synem, wnukiem, beztroskim uczniem. Oddychałem pełnym piersią, spacerowałem alejami. Pamiętam pierwsze artystyczne sukcesy w Domu Kultury i błękitne nad moją głową chmury. Wystąpienia, recytacje i widowni owacje. Dla tych chwil warto żyć. Dlatego kocham moje miasto. Róż, róża się i pustej wojenki róż.
czerwony, liść listopadowy, listopad szeleści, syczy powieść zaduszkowa, mleczno-policka mgła przepykana poszumem liści, nieśmiało rozpostarła swoje delikatne ramiona nad nidą. Chcę przytulić się do ciepłej kory drzew, wypić kielich śpiewu ptaków, zmieszany z odrobiną ciszy. Oblepiam przezroczyste skrzydła wiatru, zawiesza kulki wilgoci. Zakrywam świszczące usta mokrą dłonią. Mgła ma bliste pojęcie, że na przestworza wypływa. Zasypie wiatr, pol i żar, świeci.
przyszli od Babelu. Wojnę czynić ogromną w niewielu. Wolnisz mi junacką wodachą w szarych czapkach, hardzi ołów blachą. Jakże szczęśliwi ci, co sną o walce wierni. Szli w białym byle dróg, do Kielc, dziwnego miasta, by przeżyć dziw i czar. W noc ciemną, w świętokrzyskiej wyżynie, na górach, zapalili w noc wici ogniska. I na szarych przypięli mundura święte orły powstańcze, srebrzyste. Mimo to nie ma sądu.
Oh,
główne wejście do budynku domu Strzelca w sierpniu 1938 roku. Po wkroczeniu Niemców we wrześniu 1939 roku orła zamurowano. Zatarto po nim wszelkie ślady. W ukryciu spoczywał 30 lat. Roku, 70. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wzór istniejącego w Krakowie i poświęcono 21 października
1917 roku. W roku 1925 postawiono na nim pomnik wielkiego Polaka. Czynem tym społeczeństwo chciało przypomnieć bohaterską walkę naczelnika w obronie wolności ojczyzny i zagrzeć serca Polaków przed zbliżającą się szansą odzyskania niepodległości po zawierusze I wojny światowej. Teren Bobrykowca był do 1939 roku miejscem państwowych i okolicznościowych manifestacji mieszkańców Buska. W czasie okupacji hitlerowcy nakazali jego rozgrywkę. Kolejne pokolenia młodzieży.
Jarosławne było imię naszej szkoły. Yeah.
postać Mikołaja Kopernika znana jest nam wszystkim i całemu światu. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tak wielkiego Polaka. W dniu 10 grudnia 2004 roku miała miejsce uroczysta ceremonia przekazania nowego sztandaru naszej szkole. Został on ufundowany przez przyjaciół i sympatyków szkoły. Po przekazaniu sztandaru dyrektorowi, panu Andrzejowi Pilewskiemu, najlepsi uczniowie ślubowali dbać o honor szkoły pod jej sztandarem. Wtedy też po raz pierwszy wykonano hymn szkoły autorstwa pana Jerzego Radziwolskiego i księdza Grzegorza Pańczyka. Doskonalenia zawodowego.
podnoszona ta wola, różaną po schodkach w dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój. Błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się. List pisze za nim Mariuszka, walczymy, kocham się. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzep, on z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Kto broni dziewczyno kochana, kto broni chłopaku mój. Niewola będzie Warszawa. Seria z KM-u, ciszę przerywa tata. Niewolę rozgrywa grana i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, wyśmiła dwie Filipinki. Zapleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej świnki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa. Nasza szkoła jest coraz piękniejsza i przyjazna uczniom. Zawdzięczamy to wielu pokoleniom nauczycieli i pedagogów. Tym, którzy są dziś wśród nas i tym, którzy już odeszli na zasłużoną emeryturę. Dla nich najlepszym podziękowaniem będzie pamięć o ich czynach. Czyż starczą słowa pomnikowe, jeśli za wami czyny stoją? To one rytm życia naszego, tak prostego, wyznaczają. Nie napeamy tu miejsce, nie hymnów pochwalnych potrzeba. Wam z naszych myśli rzeczywistnie dom chwalebny stawiamy. I wierni waszym ideałom jesteśmy w życiu potrzebni. Zaupu.
poeci, pisarze i artyści. Pani Grażyna Buzkę, pan Franciszek Rusak oraz nasi absolwenci, którzy ku naszej wielkiej radości nie mogą rozstać się ze swoją szkołą. Oni też są współtwórcami dzisiejszego spektaklu. To właśnie ich wiersze, legendy i opowieści o Buzku słyszeliśmy przed chwilą. Ojczyzno, ja do Ciebie powrócę śmerem wody źródlanej. Tą piosenką, co nucą serca gdzieś zakochane. Ja do Ciebie powrócę szron biało-srebrzystym, kryształową narzutą czy powietrzem czystym. Ja do Ciebie powrócę wonią łąki kwitnącej, tą jutrzenką, co rzuca pierwszy promień gorący. Ja do Ciebie powrócę w którym liści alei, tylko czas niech nie skraca mej gasnącej nadziei. Niech mnie życie nie smuci, nie rozżala deszcz rzewny. Ja do Ciebie powrócę, ma ojczyzno, na pewno. Don't you
minął zaplanowany czas. Minął. Dziękujemy Państwu za uwagę. Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przygotowała spotkanie dla Państwa pod kierunkiem pani Anety Bucikiewicz. Bardzo proszę. Także dziękujemy bardzo.